Przepraszam, sędzio, ale nie mogę spędzić życia w więzieniu. Podjąłem swoją decyzję. Nie jestem tylko jakimś członkiem gangu, jak próbują mnie przedstawiać. Było mi tak ciężko powiedzieć 5-letniemu dziecku, że jego tata nigdy nie wróci do domu. Nawet nie żałuję tego. Jedyne, czego żałuję, to, że nie zabiłem więcej. Życzyłbym sobie, żeby zabić więcej tych pieprzonych ludzi. Nasz cały świat wywrócił się do góry nogami. Od tamtej chwili zdecydowałeś zakończyć życie mojego syna. Zmieniłeś nasze życie na zawsze. Co się dzieje, gdy popularny artysta muzyczny zostaje zamordowany w biały dzień, jak w przypadku rapera J.N. Roya, znanego jako 3X? Yahseh Onfroy został zamordowany podczas napadu rabunkowego na Florydzie 18 czerwca 2018 roku. Ale zanim poznasz tą mrożącą krew w żyłach historię, zostaw łapkę w górę, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada i ostatnio każdy film o tej tematyce ma ograniczone zasięgi. Napisz komentarz zbrodnia, a przypnę ci serduszko. Dwudziestoletni Enroy był na zakupach motocykla ze swoim przybranym wujkiem Leonardem Kerrem. Wcześniej tego dnia Onfroy wypłacił około 50 tysięcy dolarów z banku, aby dokonać zakupu. Młody raper nie zdawał sobie sprawy, że był śledzony przez czterech mężczyzn. Michaela Boatwrighta, Trayvona Noma, Dedricka Williamsa i Roberta Allena. Williams i Allen weszli nawet za Onfroyem do salonu motocykli, aby upewnić się, że to rzeczywiście on. Kiedy raper opuścił sklep, jego samochód został zablokowany przez czarny samochód. Uzbrojeni mężczyźni z zakrytymi twarzami wyszli z samochodu. Boatwright i Nome napadli na Onfroya z bronią w ręku. Doszło do szamotaniny, a dwaj napastnicy ostatecznie śmiertelnie postrzelili rapera, po czym zabrali torbę z gotówką i uciekli. Przechodzień nagrał natychmiastowe następstwa ataku i zadzwonił na numer alarmowy. Inna osoba sfilmowała bezwładne ciało Onfroya, siedzącego na miejscu kierowcy w jego BMW. Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła branżą hip-hopową, a znani artyści, tacy jak Diplo i J. Cole, oddali hołd młodemu talentowi. Niedługo później cała czwórka została aresztowana i oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia i napad z bronią. Zostali państwo oskarżeni o jeden zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Jednakże Robert Allen przyjął ugodę w zamian za swoje zeznania przeciwko pozostałej trójce. Proces rozpoczął się od twierdzeń prokuratury, że morderstwo Onfroya było wcześniej zaplanowane i przeprowadzone sprawnie. 3561. Zastanówcie się sami, to więcej niż wystarczająco dużo czasu, aby podjąć decyzję i zaplanować zabójstwo. Adwokat Boatwrighta zasugerował, że Robert Allen, który jeszcze nie zeznawał przeciwko trzem oskarżonym, skłamie w sądzie. Robert Allen to jedyna osoba, która powie wam, że Michael Boatwright był w Reva Motorsports 18 czerwca 2018 roku. Wyjaśnijmy to sobie jasno. Jeśli Robert zezna w tej sprawie, to skłamie. Następnie adwokat Williamsa nieoczekiwanie oskarżył popularnego rapera Drake'a o winę za śmierć Onfroya, argumentując, że to nagrodzony Grammy artysta miał być odpowiedzialny za zbrodnie. Zanim X umarł, powiedział: jeśli ktoś mnie zabije, to będzie Drake. I co myślicie, że krótko po tym zostaje zabity przez dwóch zamaskowanych ludzi, tak? Potem napisał na mediach społecznościowych: ludzie, jeśli mnie zabiją, to Drake. Myślicie, że ktoś w tym czasie podjął kroki, żeby go przesłuchać? Myślicie, że lata później któryś detektyw zadał pytanie Drake'owi?
Adwokat oskarżył również Roberta Allena o to, że został opłacony przez Drake'a. Ile pieniędzy otrzymałeś w 2018 roku od Drake'a albo jego współpracowników? Nigdy nie spotkałem Drake'a. Nigdy nie spotkałeś Drake'a? Nie, ale wiesz, kim on jest, prawda? Ostatecznie adwokat Nouma zaznaczył, że nie ma żadnych fizycznych dowodów łączących jego klienta z przestępstwem. Dowody nie pokażą, że jakakolwiek broń palna została odzyskana, którą można by powiązać z Trayvonem. Dowody nie wykażą żadnych śladów DNA znalezionych na ciele pana Enroya ani w jego samochodzie. Jednak prokuratura przedstawiła w sądzie wiele dowodów, w tym nagrania z monitoringu. Trzy najważniejsze dowody przesądziły o sprawie. Pierwszym było zeznanie przybranego wujka Onfroya, Leonarda Kerra, który uciekł z miejsca strzelaniny i opisał to, co wydarzyło się tamtego dnia. Wyższy mężczyzna, jak ci powiedziałem, obszedł samochód od strony Jay. Jeden podszedł do drzwi, które otworzyłem, a drugi wszedł do środka. Potem usłyszałem coś jak... Ile razy? Nie wiem, ale usłyszałem coś jakby wystrzał. Kerr odtworzył również moment, w którym Onfroy został postrzelony. Wyszedł z samochodu z bronią w ręku i powiedział: nie wychodź z tego cholernego samochodu. Niższy mężczyzna był po stronie Jay. Drugi kluczowy dowód to zdjęcia i filmy z dnia strzelaniny, na których widać oskarżonych pozujących i tańczących z ukradzionymi pieniędzmi. Widać, jak Williams wachluje się banknotami o wartości $100, otoczony pieniędzmi. To nagranie zostało zrobione o 12:35 w nocy. Widać Williamsa w samochodzie, również wachlującego się banknotami, uśmiechającego się i śpiewającego. Ostatecznie to zeznanie Roberta Allena przypieczętowało sprawę. Kiedy chwytał torbę, padły strzały. Kto oddał strzały? W kogo strzelał? Z której strony samochodu strzelał? Od strony kierowcy. Allen zeznał, że Nome zabrał torbę z pieniędzmi. Boatwright zastrzelił Onfroya, a Williams był kierowcą ucieczkowym, siedząc w samochodzie. Oczywiście cała trójka została skazana za wszystkie zarzuty i otrzymała karę dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia. Michael Boatwright otrzymał dodatkowo dożywocie plus 30 lat, ponieważ to on pociągnął za spust. Z kolei Robert Allen, dzięki swojej ugodzie, otrzymał zmniejszoną karę. 7 lat więzienia plus 20 lat nadzoru za zabójstwo drugiego stopnia. Obiecująca kariera X-Tentaciona została brutalnie przerwana dla kilku tysięcy dolarów. Co się dzieje, gdy morderca przysięga, że zabije więcej osób na sali sądowej? Jak miało to miejsce w przypadku Luisa Bracamontesa, który stoi przed sądem za zabicie dwóch funkcjonariuszy policji w Kalifornii? Zgodnie z raportami, 24 października 2014 roku Bracamontes rozpoczął serię brutalnych przestępstw, które doprowadziły do śmierci dwóch zastępców szeryfa w północnej Kalifornii. Wszystko zaczęło się na parkingu motelowym, kiedy funkcjonariusz szeryfa z hrabstwa Sacramento, Danny Oliver, został śmiertelnie postrzelony w głowę, badając pojazd Bracamontesa. Następnie Bracamontes ukradł samochód i uciekł do hrabstwa Pacer, gdzie zastrzelił dwóch funkcjonariuszy służb porządkowych, zabijając detektywa Michaela Davisa Jr. Bracamontes, nieudokumentowany imigrant, oskarżony jest o zabójstwo funkcjonariusza szeryfa hrabstwa Sacramento, Daniego Oliviera, a także detektywa Michaela Davisa Jr. z hrabstwa Pacer podczas serii przestępstw, które obejmowały również porwanie samochodów i inne ofiary strzałów w październiku 2014 roku. Po intensywnym pościgu Bracamontes w końcu został zatrzymany, choć jego zachowanie w sądzie sugerowało coś innego, mimo że nie przyznał się do winy. Zabiłem tych jebanych psiarskich. Są k***a martwi. Nie żałuję tego do cholery. Bracamontes nie okazał żadnej skruchy i wyraził żal, że nie zabił więcej osób, obiecując zrobić to, gdy tylko ucieknie z więzienia. Jeśli pozwolą mi to zrobić, to robię to znowu. Nie żałuję tego do cholery. Jedyna rzecz, której żałuję, to, że powinienem zabić więcej tych skurwysynów.
Wkrótce ucieknę i zabiję więcej. Jednak to, co zrobił później, wstrząsnęło wszystkimi obecnymi na sali sądowej. Nie trzeba udowadniać tego wszystkiego do cholery. Bądź cicho. Chcę się do tego przyznać. Bracamontes z radością przyznał się do zabójstwa dwóch funkcjonariuszy policji, a nawet jego własny adwokat nie próbował ukrywać tego faktu. Pan Bracamontes jest odpowiedzialny za śmierć zarówno zastępcy Daniego Oliviera, jak i detektywa Mike'a Davisa. Nie dziwi zatem, że Bracamontes został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Zabił nielegalnie i z pełnym zamiarem po wcześniejszym przemyśleniu. Jego reakcja? Szeroki uśmiech i głośne wiwaty. Uzyskujemy wyrok winy dla oskarżonego. Zachowanie Bracamontesa stawało się coraz bardziej niepokojące, gdy wysyłał pocałunki, uśmiechał się i klaskał w kierunku rodziny ofiar siedzącej na sali sądowej. Następnie, w ostatnim akcie wyzwań, Bracamontes wygłosił mrożące krew w żyłach groźby, opuszczając salę sądową. Wkrótce zabiję więcej tych psów. Jak porównać to do sprawy, która wstrząsnęła całym krajem, jak w przypadku Davida Pargi, który stanął przed sądem za zamordowanie studenta w Kalifornii? David Parga. W roku 2006 27-letni Leland Washington, Afroamerykanin, został podobno poproszony o opuszczenie imprezy halloweenowej, gdzie większość gości stanowili członkowie meksykańskich gangów. Policja poinformowała, że Washington wrócił na imprezę, co David Parga, członek ulicznego gangu La Habra, odebrał jako oznakę braku szacunku. Gangster podszedł do absolwenta koledżu i bez żadnej prowokacji postrzelił go kilkukrotnie w tors. Washington został natychmiast przetransportowany do centrum medycznego UCI, gdzie wkrótce zmarł. Parga został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Postanowił samodzielnie reprezentować się w sądzie i ostatecznie został uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia. Podczas ogłaszania wyroku członkowie rodziny Washingtona zwrócili się do mordercy ich bliskiego. Jego brat powiedział, że Washington nie zasłużył na taką śmierć. Są dni, kiedy ból jest tak wielki, że ledwo przechodzę przez dzień. Musicie zrozumieć, kim on był. Był wspaniałym człowiekiem, a sposób, w jaki zginął, nie był w żaden sposób sprawiedliwy. Z kolei siostra Washingtona mówiła o pustce, jaką pozostawiła po sobie jego śmierć. Weekend halloweenowy nigdy już nie będzie dla nas taki sam. Mój brat został zamordowany w ten weekend i jest to ironiczne, że dzisiaj jesteśmy tutaj, by wysłuchać wyroku dla człowieka, który zabił Lelanda Cleopasa Washingtona. Na koniec matka ofiary stwierdziła, że gdyby Washington miał szansę, mógłby być wspaniałym przyjacielem dla swojego mordercy. Myślę, że gdyby pan Parga kiedykolwiek go poznał, nie mógłby być dla niego nikim innym, jak tylko przyjacielem. Nie znalazłby innej drogi, jak tylko zaprzyjaźnić się z nim. David Parga również miał okazję przemówić, gdzie wyraził skruchę za swoje czyny i przeprosił rodzinę ofiary. Wiem, że nic nie mogę zrobić, by przywrócić wam waszego syna, brata, ale jestem głęboko przepraszam za to, co się stało. W szczególności chcę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu tego, co spotkało waszego syna. Wiem, jaki ból teraz czujecie. Moja matka przychodzi mnie odwiedzać i płacze, widząc, co się ze mną dzieje. I mogę tylko wyobrazić sobie, przez co wy teraz przechodzicie. Straciliście syna. Jednak sędzia nazwał Pargę tchórzem za to, że zastrzelił ofiarę bez wyraźnego powodu i ostatecznie skazał go na 50 lat pozbawienia wolności za morderstwo Lelanda Washingtona. Co się dzieje, gdy próba rabunku kończy się tragicznie, jak w przypadku Michaela Thomasa, który stanął przed sądem za oskarżenie o zabójstwo? Michael Thomas z Wisconsin. Jak podają raporty, w roku 2011 16-letni Thomas jeździł kradzionym minivanem razem z Malikiem Merchantem i Jimmym Skelsem, kiedy zatrzymali się na alei West Lisbon, próbując obrabować Sharon Staples. Thomas rzekomo wyskoczył z samochodu i zagroził Sharon, aby oddała swoją torebkę, lecz gdy 34-letnia kobieta stawiła opór, Thomas śmiertelnie ją postrzelił. Sharon była wtedy w 12 tygodniu ciąży. Thomasa aresztowano, a on przyznał się do winy za dwa zarzuty nieumyślnego zabójstwa pierwszego stopnia, za śmierć Sharon oraz jej nienarodzonego dziecka.
podczas rozprawy skazującej początkowo Thomas, zachowywał spokój i milczał, ale nagle wszystko wymknęło się spod kontroli. Gdy miał opuścić salę sądową, Thomas spojrzał w stronę swojej rodziny i próbował do niej podejść. To zmusiło strażników sądowych do powalenia go na ziemię, co wywołało zamieszanie wśród osób siedzących na widowni. Strażnicy zdołali postawić Thomasa na nogi, ale nie mogli opanować nastolatka. Ostatecznie Thomas został obezwładniony i wyprowadzony z sali sądowej. Strażnik uspokoił rozemocjonowanych członków rodziny. Posłuchaj proszę, nic dobrego z tego nie wyniknie, jeśli zakłócamy porządek w tej sali sądowej. Co zrobimy, to pozwolimy pozostałym osobom na opuszczenie sali, dobrze? W końcu tłum zaczął wychodzić. Strażnik poprosił mężczyznę o imieniu Chuck, by poczekał, lecz ten nie miał zamiaru tego robić. Poczekaj chwilę, dobrze? Pozwólmy wszystkim wyjść. Jestem z mamą. Mama jest tam. Chuck został szybko zakuty w kajdanki i zabrany do aresztu. Ostatecznie Michael Thomas został skazany na 35 lat więzienia. Malik Merchant, który według policji pełnił rolę obserwatora, został skazany na 17 lat więzienia. Kierowca ucieczki, Jimmy Scales, który twierdził, że jest członkiem gangu ulicznego Disciples, został skazany na 25 lat więzienia. Co się dzieje, gdy bezbronna starsza kobieta zostaje zabita, jak miało to miejsce w przypadku Davida Mosesa, który stoi przed sądem oskarżony o morderstwo w Kalifornii? Moses miał 17 lat, kiedy on i dwóch innych mężczyzn podobno weszli do domu Dorothy Session z zamiarem jej obrabowania. Gdy 81-letnia Dorothy stawiła opór, Moses brutalnie pobił ją na śmierć. Moses przyznał się śledczym podczas przesłuchania, że uderzył kobietę. Policja znalazła ciało Dorothy z wieloma obrażeniami, w tym złamanym nosem, brakującymi zębami, ranami w okolicach ust i siniakami na oczach. Moses został aresztowany, a dwa lata później skazany na morderstwo pierwszego stopnia. Podczas ogłoszenia wyroku Moses nie okazał żadnego żalu za swoje czyny. Całe postępowanie uważał za nudne, śmiejąc się i ziewając przez większość rozprawy. Z chichotem, śmiechem i ziewaniem po ziewaniu, David Moses zachowywał się dziwnie podczas ogłoszenia wyroku. W pewnym momencie nawet drzemał w swoim fotelu. Prokuratorzy twierdzili, że Moses wydawał się czerpać przyjemność z rozprawy sądowej. Odniosłem wrażenie, że uważał to za grę. Nie okazał żadnego poczucia winy za swoje działania. Podczas gdy Mosesowi groziło długie więzienie, jego adwokat poprosił sędziego o możliwość warunkowego zwolnienia w formie nadziei na przyszłość. Aby dać mu nadzieję przez następne 25 lat, że może mieć szansę na powrót do społeczeństwa. Jednak sędzia nie zgodził się na to i ostatecznie skazał Mosesa na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sędzia skazał Mojżesza na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Pan Moses otrzymał karę, na którą zasłużył. Szczerze mówiąc, jest po prostu niebezpiecznym człowiekiem. I jest tylko jedno miejsce, gdzie można go umieścić. W zakładzie karnym do końca jego życia. Ponieważ Moses został skazany jako nieletni, zmiana prawa oznaczała, że stał się uprawniony do ponownego wyroku jako dorosły.
Mimo że istniała szansa zmiany jego wyroku z dożywocia na 25 lat dożywocia, sędzia podkreślił całkowity brak rehabilitacji Mosesa od momentu jego skazania, łącząc to z brutalnością ataku na Dorothy Session. Ostatecznie sędzia ponownie skazał Mosesa na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Co się dzieje, gdy handlarze narkotyków zwracają się przeciwko jednemu z własnych, jak w przypadku 33-letniego Christophera Deana, handlarza narkotykami z Atlanty, który chciał opuścić kryminalny świat? Dean planował ostatnią transakcję narkotykową, zanim zdecydował się porzucić przestępcze życie. Ustawił spotkanie z Xavierem Gibsonem, członkiem ulicznego gangu Gangster Disciples. Gang dowiedział się, że Dean wcześniej współpracował z policją jako informator, więc zwabili go do domu Gibsona przy Sandy Creek Drive. Przez ponad godzinę brutalnie bili Deana łomem i drewnianą belką, zanim go zgwałcili, torturowali, a ostatecznie stracili. Następnie gangsterzy pozbyli się ciała Deana na stacji Hamilton e Holmes Marta. Policja właśnie odkryła ciało mężczyzny w bagażniku samochodu. Znaleziono ciało wraz z narzędziami tortur, ale to w domu Gibsona dokonano szokującego odkrycia. Ślady krwi Deana były wszędzie, co sugerowało, że podejrzani nadal tam mieszkali po dokonaniu zbrodni. Pięciu członków Gangster Disciples zostało aresztowanych za morderstwo Deana. Christopher Lockett, Xavier Gibson, Cus Clark, Joshua Rooks i Jasper Green. Prokuratorzy podali, że Dean został tak brutalnie pobity, że jego czaszka była zapadnięta. Bili go do tego stopnia, że jego czaszka faktycznie była zapadnięta. Prokuratorzy stwierdzili również, że podejrzani chcieli wysłać wiadomość do innych członków gangu. Oczywiście próbowali wysłać wiadomość do swoich kolegów z gangu i do każdego, kto odważyłby się przeciwko nim zeznawać. Cała piątka została uznana za winną morderstwa oraz innych przestępstw związanych z działalnością gangsterską. Podczas ogłaszania wyroku emocjonalne przemówienie wygłosił ojciec ofiary. Wszyscy mamy pustkę w sercu po Chrisie. Było mi niesamowicie ciężko powiedzieć 5-letniemu dziecku, że jego tata nigdy nie wróci do domu. Ostatecznie pięciu członków gangu zostało skazanych na dożywocie za zamordowanie Christophera Deana. Co się dzieje, gdy przywódca gangu motocyklowego zostaje schwytany, jak w przypadku Josepha Lansi, który stanął przed sądem w stanie Rhode Island pod zarzutem usiłowania morderstwa? 30-letni Joseph Lansia był prezydentem gangu motocyklowego Hells Angels w stanie Rhode Island, kiedy wystrzelił z broni w kierunku ciężarówki prowadzonej przez Richarda Starnino. Starnino, niegdyś kandydat do wstąpienia do Hells Angels, był zaangażowany w trwający konflikt z Lansią. Władze poinformowały, że nikt nie ucierpiał w incydencie, jednak sytuacja mogła skończyć się znacznie gorzej. Kula trafiła w pasażerską stronę pojazdu. Nikt nie został ranny. Należy zaznaczyć, że w pobliżu znajdowały się dzieci, a naprzeciwko miejsca strzelaniny była szkoła. Co zaskakujące, Starnino nie tylko przeżył, ale kontynuował swoją trasę i dokończył dostawy. Po incydencie przeprowadzono ogromny nalot na siedzibę Hells Angels. Jeśli ktoś jest w środku, natychmiast wyjść. To policja stanowa. Wyjdźcie z podniesionymi rękami. Niektórzy członkowie gangu zostali aresztowani i zatrzymani, w tym Lansia. Jednak w ramach ugody bardziej poważne zarzuty o usiłowanie morderstwa zostały wycofane. Zamiast tego Lansia przyznał się do winy w sprawie napaści z użyciem broni. 30-letni Joseph Lansia zmienił swoje oświadczenie z niewinny na bez sprzeciwu. Podczas ogłaszania wyroku kilku członków Hells Angels przyszło, aby wesprzeć swojego lidera. Lansia miał okazję przemówić, ale odmówił. Jednak sędzia Kirsten Rogers miała kilka słów do Lansi. Jeśli nie pojawisz się na czas, a mówię o 5 minutach spóźnienia, lub jeśli złamiesz warunki zwolnienia, zostaną podjęte działania. Dodatkowo sąd wydał zakaz kontaktu w celu ochrony Richarda Starnino przez 8 lat. W
końcu nadszedł czas, aby Lancia usłyszał swój wyrok. 5 lat bezwzględnej kary więzienia, którą miał odbyć w Acji, oraz 10 lat nadzoru kuratorskiego. Lancia ostatecznie został skazany na 5 lat więzienia oraz 10 lat nadzoru kuratorskiego. Co się dzieje, gdy ktoś zaatakuje funkcjonariusza policji z desperacji, jak miało to miejsce w przypadku funkcjonariusza Bronsona Kaloi, 10-letniego weterana, który zginął podczas zatrzymania drogowego na Hawajach w roku 2018? Funkcjonariusz Kaloa podszedł do pojazdu prowadzonego przez Justina Waya, poszukiwanego zbiegłego, który był na warunkowym zwolnieniu. Wy miał aktywny nakaz aresztowania za złamanie warunków kaucji, a także 16 wcześniejszych wyroków, w tym za przestępstwa narkotykowe i zbrojne. Gdy tylko funkcjonariusz podszedł do pojazdu, Wy otworzył ogień, trafiając Kaloę w szyję i nogę. 46-latek zmarł później w szpitalu. Wy uciekł i ruszył w pościg, który objął całą wyspę Hawajów. 3 dni później, na południu wyspy, podczas kontroli drogowej zatrzymano SUV-a. Policja podała, że funkcjonariusz Brian Tina otworzył tylną klapę pojazdu, a Wy, ukrywający się pod kocem, wyskoczył i otworzył ogień, raniąc funkcjonariusza. Justin znajdował się z tyłu pojazdu i strzelił. Ukrył się pod kocem, więc funkcjonariusz go nie zauważył. Pozostali funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, a Wy zginął w wymianie ognia. Wy miał 3 wspólników, którzy pomagali mu uciec. Porge, Pagan Torres, Maria Laala oraz Crystal Ferreira. Pozostali w areszcie, a dziś w sądzie sędzia odmówił im kaucji. Zostali aresztowani i oskarżeni o pomoc w usiłowaniu morderstwa. Jednak prokuratura nie była w stanie udowodnić tych zarzutów, więc trójka została później skazana za mniej poważne przestępstwa, takie jak napaść. Ostatecznie Laala została skazana na 6 lat więzienia, natomiast Pagan Torres i Ferreira otrzymali po roku więzienia. Funkcjonariusz Bronson Kaloa zginął na służbie. To jest Tariq Jackson, który stanął przed sądem za morderstwo w stanie Michigan. Jackson miał 16 lat, kiedy rzekomo wyciągnął broń i otworzył ogień po bójce między 2 gangami z Ypsilanti w roku 2015. Kula trafiła 20-letniego Keandre Duffa w głowę, zabijając go na miejscu. Teraz, w wieku 18 lat, Jacksonowi postawiono wiele zarzutów, w tym otwarte morderstwo. Miał stanąć przed sądem, ale ostatecznie przyznał się do winy za morderstwo 2. stopnia. Podczas ogłaszania wyroku emocje sięgnęły zenitu, gdy matka ofiary zwróciła się bezpośrednio do Jacksona. Od tamtego momentu cały nasz świat stanął na głowie. Zmieniłeś nasze życie na zawsze. Wziąłeś na siebie odpowiedzialność za odebranie życia mojemu synowi. Ku zaskoczeniu wielu, matka ofiary wybaczyła mordercy swojego syna i okazała mu współczucie, zwracając się do niego jako młodego człowieka z marzeniami. Tak jak on mnie wybaczył, tak i ja wybaczam tobie. Nie nienawidzę cię. Kiedy pokazali mi zdjęcie pana Jacksona, powiedziałam: Panie Jezu, to czyjeś dziecko? To młody człowiek, który miał marzenia, by być kimś więcej niż się stał. Czy matka Tariqa jest tutaj? Mamo, podejdź. Twój syn wciąż będzie wielkim człowiekiem. Wszystko, co musi zrobić, to oddać to panu. W poruszającym momencie obie matki przytuliły się na sali sądowej. Jackson również otrzymał szansę, by przemówić i przeprosić rodzinę ofiary. Na początku chciałbym po prostu powiedzieć: przepraszam rodzinie ofiary. Żałuję, że sytuacja potoczyła się w ten sposób. Nigdy nie pomyślałem, że moje wybory i decyzje wpłyną na tyle osób. Żadna matka nie powinna grzebać swojego syna i żadna matka nie powinna widzieć, jak jej syn się zmienia. Jackson opowiedział, że zaangażował się w działalność gangów w młodym wieku i wziął pełną odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Miałem 16 lat, kiedy doszło do tego incydentu. Byłem młody, wściekły, wiecie, dorastający na ulicy, pośród gangów i całego tego bałaganu. Myślałem wtedy, że to była najlepsza decyzja, ale dzisiaj wiem, że to nie była dobra decyzja. Jednak biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny i jestem gotowy zmierzyć się z konsekwencjami.
Przestrzegł również innych członków gangów, by uczyli się na jego błędach i zmienili swoje życie. Życie, jakie prowadzimy będąc w gangach, nie jest warte 16 lat więzienia lub śmierci, bo ostatecznie znajdziesz się w sytuacji, gdzie czekają cię surowe konsekwencje. Na zakończenie Jackson zwrócił się do swojej rodziny, przekazując słowa otuchy. Mojej rodzinie chcę powiedzieć, nie płaczcie na pogrzebie. Moje życie się nie kończy. Mogą zamknąć moje ciało, ale nie zamkną mojego umysłu. To będzie długa droga, którą muszę przejść, ale zawsze będę skupiał się na świetle na końcu tunelu. Ostatecznie Jackson został skazany na karę od 17 do 40 lat więzienia za zamordowanie Keandre Duffa. Co się dzieje, gdy ktoś wyrusza na szał zbrodni tylko dla zabawy? Teraz nie czuję nic poniżej pasa. Tak było w przypadku Noacha Loeb Hala, który stoi w obliczu wielu zarzutów, w tym morderstwa, w Colorado. W sierpniu 2021 roku Loeb Hall i czterech innych w wieku od 18 do 21 lat podobno wzięli udział w serii przestępstw, która wstrząsnęła stanem Colorado. Loeb Hall, Seth Lode, Aiden Sides, Isaiah Freeman i Samuel Fassel wcześniej zostali zatrzymani w młodzieżowym zakładzie karnym w Golden w Colorado, gdzie się poznali i rzekomo zaplanowali całe wydarzenie. Szał zbrodni rozpoczął się 15 sierpnia 2021 roku, kiedy to pięciu podejrzanych włamało się do jednego z biznesów i poważnie zniszczyło jego mienie. Następnie brutalnie pobili mężczyznę, który próbował odprowadzić swoją byłą żonę do domu po jej diagnozie nowotworowej. Mężczyzna później zeznawał w sądzie, mówiąc, że jego była żona obwiniała się za to aż do dnia swojej śmierci. Do dnia swojej śmierci w hospicjum spojrzała na mnie, miała momenty jasności i przeprosiła. Przepraszam, obwiniała się. Poważniejsze przestępstwa miały miejsce później, gdy mężczyzna został pozostawiony na śmierć po tym, jak został okradziony i postrzelony. Thomas Young, który po incydencie został sparaliżowany od pasa w dół, przemówił ze swojego łóżka szpitalnego. Byłem wcześniej zwykłym 30-latkiem, aktywnym, jeździłem wszędzie na rowerze, a teraz nie czuję nic poniżej pasa. Jednak to, co wydarzyło się potem, było jeszcze bardziej szokujące. 18-letni żydowski student Shem Silverberg wychodził ze szkoły Yeshiva Torah High w Denver, kiedy pięciu mężczyzn go zaatakowało, ścigając go do środka i zastrzeliło. I najbardziej niepokojące ze wszystkiego morderstwo 18-letniego żydowskiego studenta, który został ścigany do wnętrza swojej szkoły, a potem wielokrotnie postrzelony. Szał zbrodni zakończył się, gdy trzech z pięciu, w tym Loeb Hall, zostało aresztowanych. Policja później zatrzymała pozostałych dwóch. Półtora miesiąca później policja aresztowała go i kilku jego rzekomych wspólników w jego domu po jednej nocy pełnej przestępstw. Czterech z pięciu oskarżonych przyznało się do winy w sprawie różnych zarzutów o napaść i włamanie. Aiden Sides został skazany na 41,5 roku więzienia. Isaiah Freeman otrzymał 30 lat. Samuel Fassel i Seth Lode zostali skazani na 21 lat i 12 lat więzienia odpowiednio. Co do Loeb Halla, przyznał się również do winy w sprawie morderstwa drugiego stopnia oraz porwania pierwszego stopnia, i został skazany na łącznie 65 lat więzienia. Victor Rodas stoi przed zarzutem morderstwa w Virginii. Zgodnie z raportami 27 marca 2017 roku Rodas i czterech innych członków międzynarodowej grupy przestępczej MS-13 porwali i brutalnie zabili Raymonda Wooda. Policja odnalazła okaleczone ciało 17-latka w lesie z wieloma ranami kłutymi zaledwie 2 godziny od jego domu w hrabstwie Bedford. Śledztwo ujawniło, że Rodas zorganizował fałszywą transakcję narkotykową z Woodem, po której ofiara została porwana, uduszona i dźgnięta 29 razy. Rodas został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, rabunek i porwanie. W trakcie jego procesu prokurator powiedział, że Rodas zabił Wooda w ramach rytuału inicjacyjnego, aby awansować w hierarchii MS-13. Raymond Wood musiał umrzeć z kilku powodów. Musiał umrzeć dla MS-13, musiał umrzeć dla marynarzy,
musiał umrzeć dla swojej reputacji i pozycji w tej nikczemnej organizacji. Obrona twierdziła, że Rodas był jedynie kierowcą tego dnia i nie miał nic wspólnego z dźgnięciami. Nie miał pojęcia, co się dzieje. Powiedziano mu tylko, żeby wsiadł do samochodu i pojechał na przejażdżkę. Proces utknął w martwym punkcie i wydawało się, że Rodas wyjdzie na wolność, aż policja natknęła się na kluczowy dowód broń, którą dokonano morderstwa. Główny śledczy, John Maddox, zeznał, że zobaczył głowę smoka świecącą w jego stronę na miejscu zbrodni. Postanowiłem zamiast wracać przez wysoką trawę, przejść prosto przez las do mojego samochodu. Przeszedłem około 60 centymetrów, spojrzałem w dół, ponieważ zauważyłem błysk światła, który przyciągnął moją uwagę. Spojrzałem na ziemię i zobaczyłem głowę smoka, metalową głowę smoka leżącą na ziemi. Ta głowa smoka należała do noża, którym zabito Wooda. Głowa smoka została wyciągnięta z pudełka i pokazana ławie przysięgłych tego popołudnia. Maddox powiedział prokuraturze, że ostrze miało ponad 9 cali długości. Po odkryciu nowego dowodu ława przysięgłych ostatecznie uznała Rodasa za winnego wszystkich zarzutów. Ostatecznie został skazany na 55 lat więzienia za morderstwo Raymonda Wooda. Co się dzieje, gdy członek gangu wybucha płaczem, jak w przypadku Brandona Spencera, który stanął przed sądem za zarzuty o próbę morderstwa w Kalifornii? Brandon Spencer. Policja poinformowała, że w roku 2012 19-letni Spencer brał udział w strzelaninie podczas imprezy halloweenowej na kampusie Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Został skazany za postrzelenie członka rywalizującego gangu podczas imprezy halloweenowej w roku 2012 na kampusie Uniwersytetu Południowej Kalifornii. W wyniku tego incydentu 4 osoby zostały ranne. Niektórzy studenci uciekli z miejsca zdarzenia, podczas gdy inni się ukryli. Spencer według doniesień także uciekał z nimi, ale ostatecznie został schwytany przez policję Los Angeles. Został oskarżony o 4 próby morderstwa. Podczas procesu prokuratura argumentowała, że Spencer, znany członek gangu, strzelał w tłum, aby zemścić się na rywalu. Jeśli jesteś tak zdeterminowany, żeby kogoś zabić, że jesteś gotów otworzyć ogień do tłumu, byle tylko go trafić. Jednak Spencer przez cały czas trwania procesu utrzymywał swoją niewinność. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale trafiłem do więzienia, a nie jestem złym człowiekiem. Popełniłem błędy, ale nie jestem takim gangsterem, jakim próbowali mnie przedstawić. Ława przysięgłych nie uwierzyła w jego słowa. Spencer został uznany winnym wszystkich zarzutów. Następnie podczas ogłaszania wyroku, kiedy sędzia odczytał jego los, Spencer zupełnie się załamał. Okres kwalifikacji do zwolnienia warunkowego to 15 lat plus 25 lat pozbawienia wolności zgodnie z sekcją 120-25 III Kodeksu Karnego. Spencer załamał się całkowicie. Dwukrotnie uderzył głową w stół, zanim został powstrzymany przez oficerów. Ostatecznie Brandon Spencer został skazany na 40 lat pozbawienia wolności za strzelaninę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. W sądzie Spencer całkowicie stracił nad sobą kontrolę.